Witam Państwa po Opolu. Wedomyr ze mną. Wedomyr tam był, grał na takim instrumencie, który nigdy nie pamiętam, jak się nazywa. Jak się nazywa Wedomyrze? Zendram. Na Zendramie. Nie wiem, czy pamiętacie. To on grał na czymś takim, a dzisiaj będzie grał na zupełnie czymś innym. To będzie brzmiało, słuchajcie, kompletnie inaczej niż wszystko, czego słychaliście do tej pory, jak na was patrzę. Trochę się boję tego. Ale słuchajcie, Festiwal Miłosza zobowiązuje, bo tutaj jesteśmy jako rozbiegówka Festiwalu Miłosza. I w związku z tym, ponieważ poezja, książki, postanowiłem oprzeć nasz dzisiejszy koncert na literaturze. I to od razu z wysokiej półki, bo na Biblii. Ari Herstand napisał tę Biblię moją. How to make it in the new music business. Jak dać sobie radę w nowym biznesie muzycznym? Proszę Państwa, ta Biblia kosztowała 4,99 funta w londyńskim second handzie, więc jest to literatura z drugiej ręki, ale brytyjska, a nawet amerykańska. I to tłumaczy, dlaczego jak przeczytałem, a zobaczycie za chwilę, że przeczytałem całą, patrzcie, cała pokreślona, cała pozaznaczona jak prawdziwa Biblia. No to nie dziwota, że po przeczytaniu Opole się udało, tak? Ari Herstand, też Żyd. Słuchajcie, mnie często ludzie pytają, zwłaszcza po ławeczce, jak żyć. Pierwszy cytat jest ze strony 24. Ja będę się posługiwał notatkami, dobrze, bo żeby tutaj nie tracić czasu na wertowanie książki. Pierwszy cytat jest taki. Powinieneś znaleźć najbardziej interesującą opowieść dla swojego projektu i wszędzie ją prezentować. I teraz ja ją zaprezentuję. Polska superstar. Superstar Polska? Zaraz, poczekaj. On słyszy po raz pierwszy tą konferansjerkę, więc nie dziwcie się, że on odpala tak szybko. Polska superstar, wydaje mi się, tytuł piosenki i jedzie chłopak. Nie tak szybko. O co chodzi? Ja uważam, że jak ludzie pytają mnie, jak żyć, to ja mówię tak. Ja uważam, że na tym najlepszym ze światów my żyjemy w najlepszym kraju. Z tym, że trzeba mieć poczucie humoru. Bo bez poczucia humoru nie da się żyć tutaj. Więc myślę sobie tak. W ogóle. Tak, racja, w ogóle. Więc myślę sobie tak. Przede wszystkim poczucie humoru, po drugie miłość. Miłość, jeszcze raz miłość. Dlaczego? Miłość najlepiej sprzedaje muzykę. No więc o miłości i o z poczuciem humoru, ale o miłości do kraju tego. Nie ma nudy. Teraz mogę? Tak, grać. Nie ma nudy w naszym kraju, w naszym kraju nie jest źle. Co lat 4 albo 8 wszystko całkiem zmienia się. Tu nie można się zatrzymać i poglądów stałych mieć. Raz dążymy do świętości, drugi raz zmieniamy płeć.
nie ma nudy, to jest łaska, wielki dar. Nie ma nudy, tu się kruszy wszelki schemat. Polska, Polska, superstar. Nie ma nudy, to jest łaska, wielki dar. Nie ma nudy, tu się kruszy wszelki schemat. Polska, Polska, superstar. Wychowałem tak pokoleń, chyba 4 albo 5. I w tej polskiej życia szkole zawsze uczyć już mam chęć. Może są stabilne kraje, ale ten jedyny nasz nie zasklepia się, nie staje, ale wciąż odmienia twarz. Nie ma nudy, to jest łaska, wielki dar. Nie ma nudy, tu się kruszy wszelki schemat. Polska, Polska, superstar. Nie ma nudy, to jest łaska, wielki dar. Nie ma nudy, tu się kruszy wszelki schemat. Polska, Polska, superstar. Nie ma nudy, to jest łaska, wielki dar. I już. Strona 109 Biblii. Powinniście stworzyć swój artystyczny świat i powinien on być spójny. W moim przypadku jest to świat miłości, jak już powiedziałem. Nie twierdzę, że w 100% zawsze udaje mi się tę miłość zrealizować, wręcz przeciwnie, przeważnie jest z tym kłopot. Ale zawsze uważam, że lepiej jest ścigać teorię czynami, niż teorią usprawiedliwiać czyny. O, jak ładnie powiedziałem. Wciąż jesteśmy w temacie miłości do kraju, z którym każdy z nas ma swoje porachunki i w którym każdy zawsze gdzieś tam ściera się z tą brutalną rzeczywistością i ściera na niej swój charakter, uciera go. Spadły mi buty, zeszły paznokcie. Odbiłem pięty, zdrapałem łokcie. Złamałem szczękę, wyrwałem włosy. Zostałem goły, łysy i bosy. Przepraszam, że kocham i mówię banały. Inaczej nie umiem, bo jestem nieśmiały. Love, sorry, ojczyzno. Love, sorry. Przepraszam, że żyję, marnuję powietrze. Tak mało jest miejsca w tramwaju i w metrze. Love, sorry, ojczyzno. Love, sorry. Love, sorry, ojczyzno, love, sorry. Wcale mi nie żal, że cię spotkałem. Było, minęło, jestem cymbałem. Sam takich zwierzeń zawsze nie znoszę.
To moja wina, wybacz mi proszę. Przepraszam, że kocham i mówię banały. Inaczej nie umiem, bo jestem nieśmiały. Love sorry, Krakowie. Love sorry, love sorry. Przepraszam, że żyję, marnuję powietrze. Tak mało jest miejsca w tramwaju i w metrze. Love sorry, Warszawo. Love sorry, love sorry. Love sorry, stolico. Love sorry, love sorry. Love sorry. Bardzo dziękuję. Strona 25 Biblii głosi: dobra piosenka to jedno, ale dobra piosenka z fascynującą opowieścią to coś, co naprawdę sprzedaje projekt. Kapujecie, o co chodzi? No, tę opowieść trzeba tam w tych mediach, gdzieś tam w wywiadach, tam w konferansjerkach, tam. I to wszystko dopiero razem sprzedaje projekt. Ja się tak zastanawiałem, jaką by opowieść wam tutaj zaserwować, żeby ona sprzedała projekt. Ostatnio znikł mi profil na Facebooku. Rozumiecie, co to znaczy? Co? Przestałem istnieć. Dwa miesiące temu przestałem istnieć. Zupełnie bez żadnej zapowiedzi, żadnych komentarzy, żadnej odpowiedzi z Facebooka, nic nie wiem. Stało się to w trakcie konfliktu z pewną polską instytucją, której nazwy nie wspomnę. Żeby było śmieszniej, to znaczy, moglibyście mnie posądzić o paranoję, gdyby nie fakt, że innym osobom, które weszły w konflikt z tą instytucją, stało się dokładnie to samo jakiś czas temu. Ale co jest, co najbardziej sprzeda ten projekt, to jest to, że ten profil znikł, zanim wszedłem w konflikt z tą instytucją. Natomiast w dniu, w którym powiedziałem o tym przez telefon mojemu koledze. Ja nie rozumiem, po co tyle zamieszania z tym Pegasusem? Sprzedaję projekt, sprzedaję projekt, sprzedaję projekt, sprzedaję projekt. Gdyby mama była foką, a tata pingwinem, to bym puścił do nich oko, strojąc głupią minę. Lecz że mama była zebrą, a tata tygrysem, to już jest mi wszystko jedno z tym P.O. i P.I.S.em. To już jest mi wszystko jedno, to już jest mi wszystko jedno, to już jest mi wszystko Pantera się cieszy nareszcie pełną władzą i śledzi tygrysy, nim cię do zoo wsadzą. Pantera, pantera, pantera incognito. Co teraz, co teraz? Persaldo i Capito. Kto pod sobą dołki kopie, ten niech się nie dziwi, że go potem w Photoshopie obrobią życzliwi. Wygumują go do zera z tła i krajobrazu. Będzie koniec bohatera i koniec przekazu. Będzie koniec bohatera, będzie koniec bohatera.
będzie koniec bohater. Pantera się cieszy nareszcie pełną władzą i śledzi tygrysy, nim cię do zoo wsadzą. Pantera, pantera, pantera incognito. Co teraz, co teraz? Per saldo i capito. Gdyby ciotka była małpą, a wujek szympansem, to bym nawet może brał to za sukces i szansę. Lecz że mam wysokie czoło oraz niskie stopy, to nim tygrys zamknie zoo, prysnę do Europy. To nim tygrys zamknie zoo, to nim tygrys zamknie zoo, prysnę do Europy. Opy, opy, o! Pantera się cieszy nareszcie pełną władzą i śledzi tygrysy, nim cię do zoo wsadzą. Pantera, pantera, pantera incognito. Co teraz, co teraz? Per saldo i capito. Pantera się cieszy nareszcie pełną władzą i śledzi tygrysy i go to za osadzą. Pantera, pantera, pantera incognito. Co teraz? Strona 221. Potrzebujesz mieć zabójczy koncert. Zabójcze show. No więc nie wiem, czy to jest zabójcze show, to dzisiejsze, ale, czy to w ogóle jest show, ale żeby utrzymać się w takim zabójczym klimacie, postanowiłem opowiedzieć o klimacie, bo generalnie klimat nam się pogarsza i w końcu nas zabije. Kapito. Słuchajcie, podobno wszystkie konferencje klimatyczne, które do tej pory się zdarzyły, zasmrodziły planetę tak, jak cała ludzkość do 1798 roku, czyli trzeciego rozbioru Polski. Klej się do mnie. Rozbiór Polski trzeci. Polska, świat. Skończy się Polska, skończy się świat. Więc taki jest wniosek. Kochajmy Polskę, ponieważ jak jej zabraknie, to nie będzie świata. A po konferencji pamiętajcie, że trzeba jeszcze polecieć na Hawaje, w związku z czym no, niebezpieczeństwo staje się większe. Marzec się zbliża, już kwiecień prawie, a śniegu wciąż kurde brak. Ja mimo wszystko dobrze się bawię i leżę sobie na wznak. Piwko się chłodzi, słoneczko grzeje, palma odbija co krok. Kiedyś bogowie zmietli Pompeję, teraz zagraża nam smog. Ziemia się żarzy, żarzy i płonie, my się bawimy w wesołym gronie, w wesołym gronie. Ktoś nam wysmażył tyle wyrzeczeń, lecz i tym razem się nam upiecze, się nam upiecze.
będzie, w maju znikniemy na bank i nie zarobi ksiądz po kolędzie, Boga narazi nasz funk. Wrzesień się stanie plamą w oddali, październik zniknie jak sen. Świec w listopadzie nikt nie zapali, dla ziemi wzniesiemy tren. Ziemia się żarzy, żarzy i płonie, my się bawimy w wesołym gronie, w wesołym gronie. Ktoś nam wysmażył tyle wyrzeczeń, lecz i tym razem się nam upiecze, się nam upiecze. Hejja! Ziemia się żarzy, żarzy i płonie, my się bawimy w wesołym gronie, w wesołym gronie. Ktoś nam wysmażył tyle wyrzeczeń, lecz i tym razem się nam upie, się nam upie, się nam upie, się nam upie, się nam upie. Upiecze. Słuchajcie, nie wszyscy są tak głupi i lekkomyślni, żeby latać na wakacje na Hawaje. Niektórzy wsiadają w ekologiczny pociąg i jadą nad Polskie Morze. I tam się zaczyna. Strona 227 Biblii głosi: nigdy nie obrażaj swojej publiczności. No i zobaczymy po tej piosence, kto się poczuje obrażony. Leżą na plaży rodzime śledzie w tłustej oliwie, topią swe sadło. Z samego rana trudno powiedzieć, przy kim ci dzisiaj leżeć wypadło. Ale w południe już wszystko jasne i mimo słońca chce się uciekać. Ani odpocznę, ani nie zasnę, wykończy taki urlop człowieka. Oj, ukończy, kończy. Z lewej rodzinka za parawanem o piasek bitwy toczy ochocze. Z prawej z torebki piwo rozlane, siorbie pijaczek cuchnący moczem. Za mną dzieciarnia wrzeszczy i biega w złości, radości, śmiechu i strachu. Dziewczynkę kłosi starszy kolega, najmłodszy kupę wali do piachu. Wreszcie przede mną piknik wyżerka, grill dym smród wedle najnowszej mody. Na wolnym ogniu pieką żeberka, więc przerażony lecę do wody. Z czym się wynurzam, niech ktoś podpowie. Po dwóch godzinach męki na plaży, z czepkiem foliowej, torby na głowie, z maską pieluchy na bladej twarzy. Oj, 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 oj.
Leżą na plaży rodzime śledzie w tłustej oliwie, topią swe sadło. Z samego rana trudno powiedzieć, przy kim ci dzisiaj leżeć wypadło. Ale w południe już wszystko jasne i mimo słońca chce się uciekać. Ani odpocznę, ani nie zasnę, wykończy taki urlop człowieka, takiego jak ja i wy, takiego jak ja i wy, takiego jak ja i wy, i wy. Patrzę, kto wychodzi, kto się obraził. Wszyscy udają tak, po piwo. No właśnie, po piwo. Strona 228. Pijane dupki nie są twoją publicznością. I nie chcesz ich na swoich koncertach. No i co? Są tutaj pijane dupki? Dupki pijane? Nie ma pijanych dupek, ale dajmy im szansę. Jeszcze jest koncert w toku, bar czynny, drinki, wódeczka, piwko, piwo, piwsko. Ja chciałem zwrócić się do kobiet tutaj, że ja wam szczerze współczuję, bo nie wiem, co wy myślicie, jak wychodzicie na plażę. Fajnie, elegancko zrobione, odchudzone przed sezonem i tak dalej, kostiumy, te sprawy, nie? A tutaj tacy, kurde, faceci. Ja pierniczę. I starałem się w to wczuć i z tego powstała piosenka Nie pij piwa. Lola sia 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 lola sia, lola sia 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 lola sia, lola sia sia sia. Nie pij piwa na plaży, bo ci stygnie do twarzy, choćbyś mądry był, wyjdziesz na buca. Nie pij piwa litrami, tylko pluskaj się z nami, będzie kopie, że mucha nie kłóca. Ej, ej! Lola sia 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 lola sia. Ej! Lola sia 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 lola sia. Lola sia 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 lola sia. Lola sia sia sia. Ileż pracy on miły, myśmy w siebie włożyły, a ty jesteś parodią człowieka. Mamy cycki niech pękne oraz nogi przepiękne, a ty dupę i bebek jak brekła. Lola sia 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 lola sia. Disco! Lola sia 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 lola. Polskie, polskie morze, morze, zaraz się okaże jak będzie. Jak będzie, bo lato idzie, jak będzie. Lola sia 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 lola sia. Nie pij piwa na plaży, bo ci stygnie do twarzy, choćbyś mądry był, wyjdziesz na buca. Nie pij piwa litrami, tylko pluskaj się z nami, będzie kąpiel, że mucha nie kłóca. Ileż pracy pomiły, myśmy siebie włożyły, a ty jesteś parodią człowieka. Mamy cycki niech pękne oraz nogi przepiękne, a ty bebek i dupę jak beka. Strona 109.
setki ludzi ma piękny głos. Setki ludzi ma świetne piosenki. Ale tylko nieliczni potrafią zabrać słuchaczy na duchowe wyżyny. Tak jak w poprzedniej piosence, nie? Słuchajcie, jesteśmy, przypominam, że cały czas jesteśmy w temacie miłości i chciałem tutaj zaintonować taką pieśń o idealnej Polce. O idealnej Polce, która nie istnieje oczywiście, ale bardzo byśmy chcieli, żeby istniała. I wtedy bardzo byśmy się w niej kochali. I myślę, że ona kiedyś zaistnieje. Jeżeli będziemy bardzo kochali tę wizję, to ona w końcu zaistnieje. Ja bym tak proponował do tego podejść. Kończy się lato, żegnaj Agato. Mam dwie piękne piersi i kształtne bioderka i na plaży każdy czule na mnie zerka. Kiedy się wynurzam, to jestem na fali, bo się wszyscy chłopcy we mnie zakochali. Ja na nich nie patrzę, bo mnie to nie kręci. Dla mnie ci faceci wszyscy są stuknięci. Nikt mnie nie poderwie, nie ma takiej mowy, bo ja jestem panna z samej Częstochowy. Dół kostiumu ciemny, ale jasna góra, więc mnie nie podnieci niczyja postura. A fury, komury i dresy z bazaru nie mają żadnego wcale dla mnie czaru. Wolę proste życie, precz gadżety tanie, oszczędne zakupy, pranie i sprzątanie. Niech się nikt pochopnie nie przybliża ku mnie, bo ja od kołyski zawsze sypiam w trumnie. Chcę mieć święty spokój, chcę dochować cnoty, na głupie igraszki nie miewam ochoty. I żeby pozostać zawsze w takim stanie, w ukryciu pod kołdrą odprawiam mrużanie. Zawsze byłam dziwna, to nie moja wina. Każda z Częstochowy taka jest dziewczyna. Za to gdy dosiądę mojego wybranka, to nie nastarczy my dzieciom ta ubranka. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, tak, nie nastarcza my. Prawda, że ideał? Ideał. Strona 303. Nie chciałem tego mówić, ale muszę, bo Biblia jest Biblia, trzeba cytować. Twoi fani dają ci finansowe wsparcie. Podczas gdy followersi chcą mieć tylko rozrywkę. Koncert był za darmo. Ja wybieram fanów oczywiście, bo on pyta, wybieraj. On mówi, wybieraj. Ja wybieram fanów, no ale czy się zdarzą? Nie wiemy, nie wiem. Przyszli followersi. Postanowiliśmy, ponieważ to jest trudny temat generalnie, więc postanowiliśmy tutaj z Wedomyrem zilustrować wam tą
ciągłą walkę o lajki tych followersów. I to jest ta walka beznadziejna, bezsensowna. Nie róbcie tego. Duże dzieci jak ja broją w sieci co dnia, żeby ich profil miał postać lepszą. Duże dzieci jak my w rezultacie tej gry swoje życie raz dwa sobie spieprzą. Nikt nie lubi mnie i nie chce, co ja jestem, gorsza rasa. Strzelę sobie zaraz sesję z przyjacielem na golasa. Duże dzieci jak ja broją w sieci co dnia, żeby ich profil miał postać lepszą. Duże dzieci jak my w rezultacie tej gry swoje życie raz dwa sobie spieprzą. Za daleko nie zajadę na tęczowym awatarze, więc se zrobię tatuaże i na rolce się obnażę. Duże dzieci jak ja broją w sieci co dnia, żeby ich profil miał postać lepszą. Duże dzieci jak my w rezultacie tej gry swoje życie raz dwa sobie spieprzą. Żeby dostać w mediach pracę, na co brak mi dziś perspektyw, schylam się jeszcze i ze szmacę pożygam się w obiektyw. Duże dzieci jak ja broją w sieci co dnia, żeby ich profil miał postać lepszą. Duże dzieci jak my w rezultacie tej gry swoje życie raz dwa sobie spieprzą. O! Wiadomy, i ja w sieci. O! Duże dzieci jak ja broją w sieci co dnia, żeby ich profil miał postać lepszą. Duże dzieci jak my w rezultacie tej gry swoje życie raz dwa sobie spieprzą. O! Dobre. No. Słuchajcie, bardzo się zdziwiłem, jak przeczytałem ten passus. Strona 249. Sprzedaż gadżetów może być twoim najważniejszym źródłem dochodów. Oj, Ari Herstand. On to zna się na interesach. Słuchajcie, sam ten cytat w ogóle przepadłby jakoś dzisiaj, ale jest też drugi. Znacznie dalej, na 273 stronie. Poświęcam średnio 45 sekund w czasie koncertu, żeby wyjaśnić, co mam do sprzedania. No i prosta sprawa. I słuchajcie, Opole było? Było. Sprawdziło się? Sprawdziło się. No dobra. Słuchajcie, cały sklep rozwinąłem tam dla was. O mamusi książeczka, o tatusiu książeczka, o dzieciach książeczka, o koleżankach mojej żony książeczka. Niam, 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 niam. Dwie książeczki dla dzieci. Wiersze do kolorowania, jeden. Wiersze do kolorowania, dwa. Gdzie? Jaki stragan? 45 sekund, nie wiem ile zająłem, ale poczekajcie, ktoś mierzy. I na koniec jeszcze twarda oprawa, pośmiewiska. Tutaj niektóre teksty z tych, które dzisiaj prezentowane są, chyba też tam są zafoliowane, więc nie jestem w stanie sprawdzić w tym momencie. I one wszystkie są tam do nabycia. I słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Potem w innym pasusie Biblia mówi, że trzeba, to jest singer-songwriter. Ja jestem singer-songwriter. Ja napisałem te wszystkie songwritery tutaj dla was i jednocześnie jestem singerem. I ja jeszcze oprócz tego, że tutaj to robię, powinienem tam pójść do was i osobiście z wami tam rozmawiać,
podpisywać i sprzedawać. I ja, słuchajcie, dopiero sobie dzisiaj o tym przypomniałem i zamówiłem ten taki aplikację do płacenia kartą na telefonie. I kurczę, nie sądziłem tylko, że to tak długo zajmie bankowi, bo to aż 3 dni, żeby mnie zweryfikować. I nie mam tego dzisiaj. Ale możecie tam blikami płacić. Blikami możecie bliknąć tam. Tam pani wie, co bliknąć, jak bliknąć i tego. Dobra, 45 sekund minęło? Jest, dobra. I zobaczymy, jak będzie z tym. To była reklama moja, a teraz będzie następna reklama. Coś mi tutaj... Coś mi się tutaj... Co mi się stało? Nie wiem, co mi się stało. Coś się tutaj stało. Bypass. Nie ma bypassu. Aha, bo mi się tutaj teraz się tryb zmienił. Teraz jak ten tryb się zmienia? Ja potem... To jest moja maszynka do śpiewania. I ja wam potem zaśpiewam o tej maszynce do śpiewania. Ale na razie jeszcze nie. Dobra, jedziemy. Reklama z dziadkiem reklama. Tata się wiesza i płacze mama. Reklama z dziadkiem, on kasę ma, a płacze mama i płacze ja. Jestem głupi, uwierzyłem niewinnej reklamie. Nie wiedziałem, że to bliskim całe życie złamie. Produkt niby taki zdrowy, bez ubocznych skutków. Teraz gryzie się rodzina pogrążona w smutku. Reklama z dziadkiem reklama. Tata się wiesza i płacze mama. Reklama z dziadkiem, on kasę ma, a płacze mama i płacze ja. Własny dziadek mnie poprosił od losu kolei, kup mi wiagry, bo się babka nocą ze mnie śmieje. Więc kupiłem w ramach żartu w setne urodziny. Babcia dziadka pogoniła, poszukał dziewczyny. Reklama z dziadkiem reklama. Tata się wiesza i płacze mama. Reklama z dziadkiem, on kasę ma, a płacze mama i płacze ja. Poszedł dziadek z zażaleniem wprost do producenta. Teraz płynie mu na konto elegancka renta. W zamian taka już reklama Viagry z dziadkiem leci. Dobił setki, poszedł w miasto i narobił dzieci. Reklama z dziadkiem reklama. Tata się wiesza i płacze mama. Z dziadkiem ma, a płacze mama i płaczę ja. Reklama z dziadkiem reklama. Tata się wiesza i płacze mama. Reklama z dziadkiem, on kasę ma, a płacze mama, a płacze mama. Takie są efekty, jak się po prostu czyta nie tę Biblię, co trzeba. I po prostu ja postanowiłem dalej czytać i zaraz zobaczycie, co z tego wynikło. Chciałem zacytować stronę 28.
Charles Bradley miał 63 lata, gdy wydał swój pierwszy album. Nie chwyciliście. No i dobrze. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, jako osoba wiekowa mam swoje doświadczenia nie tylko z dziećmi swoimi, ale też z chrześniakami. Mam tych chrześniaków pięcioro i kompletnie się nie przykładam do żadnej edukacji tam niestety chrześcijańskiej. Ubolewałem w pewnym momencie bardzo i postanowiłem jakoś to nadrobić. I umówiłem się z nimi. No niestety nie udało się ze wszystkimi naraz. To jest nierealne w dzisiejszych czasach, ale tak pomyślałem sobie, że przynajmniej z każdym po trochu. Jakież było ich zdziwienie. Przecież ja nigdy nie dałem im żadnego... Czy miałem prawo do spotkania? Chrzest, komunia. Chrzest, komunia, wielkie nieba, znowu się postawić trzeba, żarcia, picia, nakupować, skromne życie weź tu prowadź. Wiesz, co może być gorszego? Jak cię wezmą na chrzestnego, kupuj wtedy, nie ma rady. Konsolety, deski, kłady. Laptop mało już za tanio, wszyscy cię za sknerstwo zganią. Chrześniakowi będzie smutno, spotka z kpiną się okrutną. Co by było, drogie panie, gdyby przyszło bierzmowanie, też poważnie potraktować? Każdy chciałby się bierzmować. Za to chrzestni przerażeni, nie znajdując nic w kieszeni, na mieszkanie lub samochód uciekaliby w popłochu. Chrześniak przecież też nie lepszy, sam za skąpstwo mnie opieprzy. Nie chcę stawiać temu czoła, wypisuję się z kościoła. Jak już wypiszecie się z kościoła, to w zasadzie jesteście wolni. Ja, słuchajcie, poczułem się wolny, jestem teraz Zabłocki osobiście. Patrzcie. W ogóle ten drugi Zabłocki mnie nie obchodzi, co sobie tam chodzi po mieście. Niech sobie robi, co chce. Ja jestem wolny. W związku z czym, co prawda zmieniłem tylko jedną Biblię na drugą, ale na przykład ta druga Biblia mówi, strona 230. Powinieneś się odróżniać wyglądem od innych. I co? Odróżniam się? Na. Jest lepiej, nie? No właśnie, no właśnie. Tego by nie było. Tego by nie było. No i to idzie dalej. Niestety, tak, są różne szajby. Szajby szkodliwe,
ogromnie i wcale. Te pierwsze obśmiewam, drugimi się chwalę. Co zaraz opowiem, możecie notować, bo jest to już teraz tendencja światowa. Zasadę mam prostą, jeść można w ogóle, to tylko co z przodu ma eko w tytule. Od kiedy stwierdziłem, że żyć trzeba zdrowo, uważam wyłącznie na to jedno słowo. I szukam na półkach, co tylko jest eko. Ser, masło, warzywa, alkohol i mleko. A że jak wiadomo, niemiło się pości, to chętnie wprowadzam do diety nowości, którymi ku zdrowiu wzrostowi się raczę. Wśród naturalnie są mi dopalacze. Co chcecie szczegółów? Uprzejmie was proszę. Czat idzie największy, gdy zjem eko grosze. 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 Jak ktoś... Jak ktoś nadużywa ekogroszku, to ma rozliczne problemy, między innymi problemy pamięciowe. Ja je mam od zawsze. Widocznie ten ekogroszek ulatniał się. Jak ja nie wiedziałem o tym, byłem dzieckiem gdzieś w jakichś miejsc. Ale to nic. Takie problemy pamięciowe się zdarzają. Na stronie 226 przeczytałem. Jeśli nie możesz zapamiętać tekstu, śpiewaj z kartki! Zeszło ze mnie powietrze zupełnie. Mówię, na pole. Akurat tam nie śpiewałem z kartki, ale słuchajcie, taki koncert nasz dzisiaj bez kartki nie byłby możliwy. Ważne, żeby trzymać się przesłania tego głównego, czyli miłości. Ja uważam, że już w tym stadium koncertu, w którym jesteśmy, w zasadzie wszystko zostało powiedziane praktycznie o mnie, o was, o Polsce, o rzeczywistości, ale nie, nie wszystko. Uważam, że po prostu trzeba pójść na całość i pokazać, że należy przede wszystkim kochać tych, którzy na to najbardziej zasłużyli, ponieważ nie są kochani.
Wredna baba z dziekanatu. Wredna baba z dziekanatu. Wredna baba z dziekanatu. Wredna baba z dziekanatu. W dziekanacie siedzi baba, która jest w rachunkach słaba. Bez wyglądu, bez matury, nie korzysta z klawiatury. Nie odbiera telefonu, lecz nie spuszcza nigdy stonu. Wredna baba z dziekanatu. Wredna baba z dziekanatu. Wredna baba z dziekanatu. Wredna baba z dziekanatu. Choć jest gruba jak armata, myśli, że jest panią świata. I na wszystkich patrzy z góry, szczerząc zęby i pazury. Miota bluzgi i wyzwiska, piana toczy się jej spyska. Wredna baba z dziekanatu. Wredna baba z dziekanatu. Wredna baba z dziekanatu. Wredna baba z dziekanatu. Indeksami rzuca w ludzi, kiedy jej się strasznie nudzi. Chamskie teksty i zakrywki lecą spod jej długiej grzywki. I jest dobrze z tego znana, że się mizdrzy do dziekana. Wredna baba z dziekanatu. Wredna baba z dziekanatu. Wredna baba z dziekanatu. Wredna baba z dziekanatu. Do rektora robi miny, aż jej nos się robi siny. Rektor nie jest w ciemię bity i wyśmiewa te zachwyty. Więc, że wciąż jest płaczu blisko, to ją kocham mimo wszystko. Wredną babę z dziekanatu. Wredną babę z dziekanatu. Wredną babę z dziekanatu. Wredną babę z dziekanatu. Wredna babo. Wredna babo, kocham cię. Wredna babo, kocham cię. Chociaż jesteś wredną babą, kocham, 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 kocham cię. I tym bardziej cię kocham, im bardziej jesteś wredną babą. Oj, oj, oj. Tak, już dalej chyba nie można pójść. Ale proszę Państwa, można. Mianowicie strona 215, cytat. Lista mailingowa jest najlepszym sposobem komunikacji z fanami. Nie Facebook, nie tam Instagram, to są wszystko followersi. Lista mailingowa. To się spuentuje zaraz, ale generalnie odczułem, jak to przeczytałem, bo ta książka zabiera 450 stron i na tych 450 stronach mam naprawdę wiele bardzo interesujących pouczeń. Ja sobie pomyślałem, że po prostu do tego czasu ja nie wiedziałem nic. Gdybym ja na przykład przeczytał jeszcze przed Opolem tą stronę 215, no to po prostu miałbym taką listę mailingową, że hej, nie? No bo to o co chodzi? Chodzi o to, że po prostu puszcza się taką listę w trakcie koncertu, i tylko trzeba pilnować, żeby wszyscy podpisali. No przebiłbym, no nie mówię, że no Turnała bym przebił, no. On nie chciał jechać na Opole, więc ten. I sobie myślę, że po prostu ja straciłem całe swoje życie, głupio nie czytając tej Biblii. Gdybym ja to wszystko wiedział, Boże Święty. I ja chciałem powiedzieć, że to będzie jedyna piosenka o nienawiści, znaczy, w której ta nienawiść jest widoczna taka, po prostu taka widoczna taka. I to jest nienawiść w stosunku do samego siebie, tego Zabłockiego, który tam chodzi po mieście, bo ja jestem Zabłocki osobiście, ale on jest ten i on właśnie tego nie wiedział, ja teraz wiem i ja tutaj to wszystko robię, ale on nie wiedział, ja go nienawidzę za to, że on stracił swoje długie życie. I to jest książka, chciałem powiedzieć, piosenka. Piosenka.
stworzyły z niczym, z niczym, z niczym. Głos się odezwał w twojej pustej głowie. Nic się o tobie nigdy nie dowie. Twoje nazwisko zginie w otchłani, bo całe życie byłeś do pani, do pani, do pani byłeś całe życie. Jesteś już tylko czystym niebytem i nie masz kasy na nową płytę. Co teraz poczniesz, herlawy panie? Kto ci do grobu poda śniadanie? Śniadanie. Kto ci do grobu poda śniadanie? No kto? Kto sprezentuje ci chryzantemy, gdy obok ciebie cicho spoczniemy? Upośledzony ziemski pędraku, nikt nie dostrzeże twojego braku. Twojego braku nie dostrzeże. Oni. Robak ci wyżre móżdżek ze skroni i nikt po tobie łzy nie uroni. Każdy spękaną płytę oleje, bo byłeś singlem, a nie longplayem. Nie longplayem byłeś, o nie byłeś longplayem. Zrobiłeś tylko jedno nagranie, ale pomysłu nie miałeś na nie. W radiu cię szybko bracie olali, nie posłuchali i nie puszczali. I nie puszczali cię, nie puszczali cię w radiu. Sam się puszczałeś tylko na boki i na Facebooka robiłeś skoki. Lecz Instagramaś nie upilnował i ci umknęła widzów. Połowa, połowa cię umknęła. Z TikToka także nie korzystałeś, z X-a robiłeś użytki małe. Co to za single w twojej dyskografii, że wypromować się nie potrafi. Nie potrafi się wypromować ten twój singiel, jeden jedyny, ławeczka za co dzień. Nie wypuściłeś żadnego klipa, twoje podcasty to była lipa. Wszyscy się szybko zorientowali, że cały PR to śmiech na sali. Śmiech na sali, ten twój cały PR w sieci. Oh yeah. Szkoda naprawdę, żeś tak to skrzanił i ci odeszli niewierni fani. Choć w show biznesie śpiewałeś cienko, to byłeś całkiem niezłą piosenką. Piosenką byłeś całkiem niezłą. Kiedyś, kiedyś byłeś piosenką. Piękną piosenką, po której nigdy nie pamiętam. Piosenką, piosenką byłeś kiedyś. Uśmiejecie. Strona 444. Jak nie potrafisz śpiewać, to się nie przejmuj. Wynajmij tylko odpowiedni głos i sobie podłóż. Kłamie, nie ma takiego cytatu w tej książce. Ale ja tak zrobiłem. To znaczy, no może nie wynająłem sobie odpowiedniego głosu, ale kupiłem sobie maszynkę do śpiewania. Kupiłem sobie maszynkę do śpiewania, maszynkę do śpiewania o życiu. Schowałem sobie maszynkę do śpiewania i trzymam ją na co dzień w ukryciu. I kiedy nie ma kto wydać sądu, podłączam ją i włączam do prądu, hej! Pomaga mi ta maszynka do śpiewania, bo słychać jakby to był kto inny. I chociaż była w sumie bardzo tania, to w sumie będę dzięki niej słynny.
bez niej sam siebie słuchać nie mogę i głową biję zaraz podłogę, hej! Używam sobie maszynki do śpiewania, gdy chcę posłuchać kogoś fajnego i treść i formę mieć chowu własnego i za nic się nie wkurzać na niego. Niestety ja w słuchawkach przeżyję, lecz inni wkoło słyszą jak wyje, hej! Polecam wszystkim maszynkę do śpiewania i głoszę wam jej sławę i chwałę, bo gdy nie zmuszasz innych do słuchania, efekty w życiu daje wspaniałe. Niech każdy kupi sobie maszynkę i śpiewa w samotności godzinkę, hej! Kupiłem sobie maszynkę do śpiewania, maszynkę do śpiewania o życiu. Schowałem sobie maszynkę do śpiewania i trzymam ją na co dzień w ukryciu. I kiedy nie ma kto wydać sądu, wyciągam ją i włączam do prądu, hej! Wiadomy! I Zabłocki osobiście! Dobra, to już nie schodzimy nawet. Ale słuchajcie, tak myślałem właśnie, że tak to będzie. W związku z czym mam przygotowany cytat ze strony 456. Na swoich koncertach użyj papieru w linię do stworzenia listy mailingowej i pilnuj, żeby wszyscy się wpisali, tak jak powiedziałem. I uwaga. Tylko kurczę, kto ma długopis, bo mi... Tak? Ale tutaj jesteście w mniejszości. Dobrze. Nie macie długopisu. Oni nie mają długopisu. Mamy tylko jeden długopis. Kurczę, no ale dałem ciała. Patrz, Ari Herstal, mój Bóg, po prostu napisał Biblię, a ja nie mam długopisu. A on napisał całą Biblię dla mnie jednego. Niewykluczone, że on pisał cały... Nie, na maszynie nie, bo to jest świeża książka. To wyszło w 2016 roku. Bardzo świeża sprawa. Wszystko jest naprawdę... ja myślę, że on powinien przyjechać na koncert. Ale słuchajcie, możecie go zgooglować. On normalnie jest na Spotify'u. On jest takim singerem, songwriterem z gitarą. I tam wszystko ten. On nie jest jakimś takim super sprzedającym się artystą, ale ponieważ właśnie nie jest tym super sprzedającym się artystą, to wie, jak radzić tym, którzy się nie do końca sprzedają, prawda? No, on sprzedaje książki, a ja kupiłem książkę za 4,99 i wygrałem Opole dzięki niemu. Słyszałem, że u ciebie marnie. Słyszałem, że u ciebie krucho.
ktoś powiedział mi na ucho. No nie wiem, czy to sam ogarniesz. Możliwe, że ci się nie uda, a przyjaciel czyni cuda. I chodźmy na ławeczkę, posiedzimy sobie tam troszeczkę, jak z człowiekiem człowiek, lub na rzeczkę, albo morza w rzek, bo to dobry lek na depretę. Chodźmy na ławeczkę, posiedzimy sobie tam troszeczkę, jak z człowiekiem człowiek, lub na rzeczkę, albo morza w rzek, bo to dobry lek na depretę. Nie chcę się narzucać, zrobisz to co chcesz. Mam tylko godzinę, więc się śpiesz, bo trochę szkoda czasu na samotny dół. Lepiej dzielić małą górkę na pół. Tym razem ze mną jest nie halo. Tym razem nie mam się wspaniale. Już mnie prawie nie ma wcale. Na szczęście mieszkasz jeszcze w mieście. Na szczęście nie na antypodach, bo by była duża szkoda. Chodźmy na ławeczkę, posiedzimy sobie tam troszeczkę, jak z człowiekiem człowiek, lub na rzeczkę, albo morza w brzeg, bo to dobry lek na deprechę. Chodźmy na ławeczkę, posiedzimy sobie tam troszeczkę, jak z człowiekiem człowiek, lub na rzeczkę, albo morza w brzeg, bo to dobry lek na deprechę. Nie chcę się narzucać, zrobisz to co chcesz. Rzadko miewam doła, więc się śpiesz, bo trochę szkoda czasu na samotny wyż. Lepiej dzielić niż swój wyż. Chodźmy na ławeczkę, posiedzimy sobie tam troszeczkę, jak z człowiekiem człowiek, lub na rzeczkę, albo morza w brzeg, bo to dobry lek na deprechę. Chodźmy na ławeczkę, posiedzimy sobie tam troszeczkę, jak z człowiekiem człowiek, lub na rzeczkę, albo morza w brzeg, bo to dobry lek na deprechę. Czekamy, bo Wedomira wylogowało, ale już go zalogowuję. Postanowiłem powtórzyć piosenkę z początku koncertu, bo przypomnień nigdy dość. Nie ma nudy w naszym kraju, proszę Państwa. Tak naprawdę chodzi o miłość naszą do siebie nawzajem, ale ona się rozgrywa tu, a nigdzie indziej. Nie oszukujmy się. Więc...
Nie ma nudy w naszym kraju, w naszym kraju nie jest źle. Co lat 4 albo 8 wszystko całkiem zmienia się. Tu nie można się zatrzymać i poglądów stałych mieć. Raz dążymy do świętości, drugi raz zmieniamy płeć. Nie ma nudy, to jest łaska, wielki dar. Nie ma nudy, tu się kruszy wszelki schemat. Polska, Polska, superstar. Nie ma nudy, to jest łaska, wielki dar. Nie ma nudy, tu się kruszy wszelki schemat. Polska, Polska, superstar. Wychowałem tak pokoleń, chyba 4 albo 5. I w tej polskiej życia szkole zawsze uczyć już mam chęć. Może są stabilne kraje, ale ten jedyny nasz nie zasklepia się, nie staje, ale wciąż odnawia twarz. Nie ma nudy, to jest łaska, wielki dar. Nie ma nudy, tu się kruszy wszelki schemat. Polska, Polska, superstar. Nie ma nudy, to jest łaska, wielki dar. Nie ma nudy, tu się kruszy wszelki schemat. Polska, Polska, superstar. Wiadomy! Jednym paluszkiem gra. Nie ma nudy, to jest łaska, wielki dar. Nie ma nudy, tu się kruszy wszelki schemat. Polska, Polska, superstar. Nie ma nudy, to jest łaska, wielki dar. Nie ma nudy, tu się kruszy wszelki schemat. Polska, Polska, superstar. Star! Jesteście tam? Dobrze, bądźcie tam! Ale chodźcie też tu! Razem ze mną! Chodźcie w ten polski kraj! Nie ma nudy w nim! Nie!